Siemaneczku, z tej strony Maciej, witam Was 30 stycznia, sobota, koło godziny 18. Dzisiaj porozmawiamy na temat pszenicy i rzepaku. Bardzo Was ciekawi to, czy sprzedaliśmy, czy jeszcze trzymamy, jak to u nas wygląda w naszym gospodarstwie. Pozdrawiam Was z wyjazdu. Myślę, że ten materiał wyjdzie. Zachęcam do obejrzenia do końca, będzie to krótki materiał. Powiem Wam, jak to u nas wygląda i jakie są przewidywania. Jeżeli chodzi tutaj o rzepak, to rzepak po wysokich notowaniach osiągnął bardzo duży spadek. Powoli się odbudowywał aż do chwili dzisiejszej, kiedy na giełdzie rzepak zaczął notować 450 euro, czyli naprawdę bardzo, bardzo wysokie kwoty, co nas oczywiście rolników cieszy. I jak to się przekłada na cenę w Polsce, bo to właśnie są notowania giełdowe. Jeżeli chodzi tutaj o cenę w Polsce, no to sięgała ona do około, myślę, że w tym najlepszym momencie do 2050 zł netto. Jeżeli chodzi o nas, to strzeliliśmy się prawie w idealną cenę, bo na chwilę obecną ten rzepak raczej nie będzie rósł, będzie znowu tendencja spadkowa, nie wiem jak później, ale do chwili obecnej myślę, że strzeliliśmy się w najlepszy moment. Naszym celem było osiągnięcie 2000 zł, to jest, myślę, że już bardzo dobrze, na to liczyliśmy i to udało się osiągnąć. Sprzedaliśmy rzepak za około 2010 zł netto za tonę rzepaku, plus do tego dojdą jakieś bonusy jakościowe. Ile to będzie wynosiło, to zobaczymy, może też będą jakieś potrącenia, tego nie wiemy. Materiał mamy w zbiorniku, około 24 ton, także jedną ciężarówkę wywieziemy do ADM-ów, zawsze sprzedajemy do ADM-ów. I ogólnie pytacie zawsze, gdzie sprzedawać, zawsze sprzedawajcie do zakładów tłuszczowych, to Wam zawsze mówiłem, o tym Wam zawsze mówiłem i zawsze zakłady tłuszczowe Wam polecałem, od kilku lat sprzedajemy. I jesteśmy bardzo zadowoleni, jak to będzie się kształtować. Myślę, że cena będzie delikatnie hamować, aczkolwiek żniwa cena nie powinna być zła. Pozdrawiam hejterów, dużo osób się śmiało z moich wyliczeń, z moich prognoz odnośnie giełdy. No było troszkę gorąco, nie ukrywam. Jeżeli chodzi tutaj o pszenicę, no to ta pszenica delikatnie spada. Ale nie przejmujcie się pszenicą, bo pszenica moim zdaniem wzrośnie, mało jest pszenicy i myślę, że pszenica teraz ma dość taki znaczący spadek, bo cały czas spada, ale to jest taki no, mało odczuwalny spadek, bo jeżeli chodzi tutaj o rzepak to czasem potrafi 10 euro spaść. Także no tu już się robią kwoty. Jeżeli chodzi o pszenicę, no to tata mnie zaskoczył, bo ja namawiałem tatę wcześniej do sprzedaży pszenicy. W sumie mamy nadal taką ofertę za 1000 zł netto do oddania, tylko jest to propozycja sprzedaży do portu. I co mogę o tym powiedzieć? Muszą być spełnione wysokie wymagania. Musi mieć pszenica parametry, a jeżeli chodzi o to, co tata zrobił tutaj z naszym znajomym, się dogadał, żeby tą pszenicę sprzedać za około 960 zł netto. Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy słaba cena. Pszenica w tym roku sypała, także mamy towaru, myślę, że ponad tira, około dwóch ciężarówek. Ta druga ciężarówka to taka mocno niepełna, ale jedną ciężarówkę tata postanowił sprzedać, co mnie bardzo zdziwiło, bo zawsze jak sprzedawaliśmy rzepak, to pszenicy nie chciał się pozbywać. A jeżeli teraz podjął taką decyzję, to mi się wydaje, że nawet nie głupia ta decyzja i jest to oferta z zabraniem spod domu, czyli nie interesuje nas transport, czyli dostaniemy te 960 zł netto i przyjdzie ciężarówka i odbierze nam tą pszenicę. Nie wiem, czy to czasem na paszę nawet nie pójdzie, nie wiem, ale wiem, że jeżeli chodzi tutaj o parametry konsumpcyjne, to ta pszenica nasza ma i do sprzedaży chyba te parametry nie są aż tak kluczowe, tak bardzo restrykcyjne jak w sprzedaży do portu, także myślę, że pszenica też wyjdzie bardzo ciekawie.
No i jeżeli porównując do żniw, no to cena za pszenicę również jest bardzo, bardzo ciekawa. Ale nie ma się co przejmować, jeżeli ktoś jeszcze nie sprzedał. Mi się wydaje, że cena na pszenicę powinna być gorzej z rzepakiem, bo rzepak często jest taki nieprzewidywalny. I co? Czekamy na ciężarówki. Na załadunku mnie nie będzie, ale myślę, że Kamil dla Was ogarnie ten materiał. Kamil robi też aktualnie prawo jazdy na ciężarówki. Dajcie znać, czy chcielibyście taki materiał odnośnie prawo jazdy, kursu, jak to wygląda obecnie, jakie to są kwoty. Napiszcie Kamilowi w komentarzu, może się odważy, bo troszkę się cyka nagrywać taki materiał. Jeśli będziecie zainteresowani takim materiałem, jak wygląda aktualnie prawo jazdy w Polsce, jakie to są kwoty, to możecie napisać i namówicie go, żeby nagrał ten materiał. Ja tutaj za dużo na wyjeździe dla Was nie mogę nagrać, ale myślę, że Kamil ogarnie temat. Ostatnio nagrał dwa fajne filmiki, także myślę, że doceniliście. Widziałem fajne wyświetlenia, także myślę, że kanał nie umrze i będzie się jakoś to wszystko ciągło. Ja wracam za dokładnie 60 kilka dni, także już coraz bliżej i pociśniemy mocno. No i tyle, także napiszcie w komentarzu, jak u Was wygląda ta sytuacja, co robicie ze zbożami i czy sprzedajecie, czy zostawiacie, co uważacie o tych cenach. Zapraszam do dyskusji, lubię tutaj czytać Wasze komentarze, z Wami dyskutować, także fajnie było to przeczytać, co tam ciekawego napiszecie. No i też jest minus tego wszystkiego, bo nawozy są drogie. Kupiliśmy po takiej cenie średniej, fajnie by było kupić nawozy, wiadomo, w żniwa, w okresie letnim te nawozy byłyby na pewno dużo, dużo tańsze. Mamy kupione, ale to nie są właśnie nawozy kupione, tak jak mówię, w żniwa, tylko na przełomie listopada, grudnia, także już te ceny troszkę wzrosły. Także wygranym jest ten, kto ma jeszcze zboża, a nawozy kupił wcześniej. U nas jest ciężki temat z tatą, bo tata zawsze te nawozy kupuje na ostatnią chwilę. Nigdy się nas nie słucha. Teraz zrobił to troszkę wcześniej, ale i tak moim zdaniem za późno. Także myślę, że nie ma tutaj za bardzo co ryzykować odnośnie sprzedaży, tylko myślę, że cena jest jak najbardziej satysfakcjonująca za płody i trzeba je sprzedać. No i myśleć właśnie o zakupowaniu nawozów w odpowiedniej kwocie, bo co z tego, że fajnie sprzedamy rzepak, jak tak samo kupimy w takim samym okresie na przykład nawozy i różnica też nie jest aż taka fajna, jaka mogłaby być. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Co mogę więcej powiedzieć? U mnie wszystko dobrze. Napiszcie, co tam u Was, czy jesteście zdrowi. I co? Ja się będę z Wami żegnał. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.